Cześć, z tej strony Tomek, Guitar Center TV, a przed nami gitara marki Chapman Modern ML1 Modern. Modern. Dobrze, jest to instrument z niższej półki, lecz cena niech was nie zwiedzie. Obecnie ten instrument Guitar Center kosztuje 1859 zł. Jakoś tak. Może troszkę więcej, może troszkę mniej. Ale w tym przedziale cenowym dostajecie rewelacyjnie wykonany instrument i teraz troszkę wam o nim opowiem. Ok, korpus, machaniowa deska, gryf, klon, takie okrągłe C, bardzo wygodny. Chyba nowa podstrunica, nabite 24 progi typu jumbo, niklowane. Markery kropki, znak nieskończoności, to chyba standard u Chapmana, tak sobie myślę i teraz wszystko tak wygląda. Korpus składa się jeszcze z nakładki klonowej, na co naklejony jest klon falisty. Muszę zobaczyć z bliska. Gitarka posiada dwa przetworniki Sonorous Zero, to jakiś ich wynalazek, który bardzo dobrze gra. Rozścielanie cewek, trzypozycyjny przełącznik bądź trójpozycyjny przełącznik, olejowe klucze. Od strony manualnej. Gitara bardzo wygodna, radius 350, więc bardzo sportowy, mega szybki, o czym będziecie mogli się przekonać w tym mini teście, który później odpalę, gdyż tam troszkę szybciej też zagrałem momentami. Bardzo dobrze wykończone progi. Posłuchajcie, gitarę wyciągnąłem z kartonu. Ona była w takim oto profesjonalnym pokrowcu, już wam go pokazuję. Proszę bardzo, moi drodzy. Z grubej gąbki, nie wiem, ona ma centymetr jak drut. Z zawodowymi szelkami, bardzo fajny egzemplarz. Co więcej, szmateczka, karta gwarancyjna, klucze, czyli taki standard, tak jak mówię. Gitara wyciągnięta prosto z tego magicznego pokrowca. Odpięta, nastrojona. Nawet nie sprawdzałem menzury tak z grubsza, tylko żeby zobaczyć, co się dzieje. I nic nie grzebałem przy niej, po prostu ją wpiłem tutaj do kabelkiem do wzmacniacza i to, co zobaczycie, to zobaczycie na tych filmikach z dźwiękiem już, jak to się sprawuje. Ogólnie, co mogę powiedzieć o gitarze? Dość uniwersalny instrument ze względu na faktor spinania cewek. Na pewno się to spodoba gitarzystom, którzy lubią czasami pograć na singlu i mieć ten taki szklankowany sound. Co więcej, przetworniki grają środkiem i dołem, dość sporo tego mają, więc jeżeli macie wzmacniacze, które grają górką, to na pewno ta gitarka może wam brzmieniowo tutaj sporo namieszać i będzie to fajne zestawienie. Warto ją ograć tak czy siak na jakichś fajnych wzmacniaczach. Guitar Center jest taka możliwość, ponieważ gitary są na stanie. Słuchajcie, od strony technicznej nie mogę się tu przyczepić do niczego, mimo że gitara jest w tej cenie, to zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Jakość wykończeń, dojście do 24 progu, zobaczcie, tu spokojnie można było jeszcze dalej tutaj sobie dosięgnąć. Tu jest już taki zapas, że bez problemu żadnego można działać. Co tu jeszcze mi się rzuca w oczy? Ładne wykończenie tutaj. Krój taki, żeby dobrze ręka pasowała, bardzo fajny bolton. Klon bez żadnych przebarwień, bez żadnych jakichś takich nieciekawych skaz, że tak powiem, bo w niektórych tańszych gitarach można zobaczyć, że już nie wiadomo, z czego te gryfy są robione. Niby klon, ale tam jest więcej żywicy i wszystkiego innego, a tu jest bardzo ładny klon, bardzo ładne swoje. Uswojenie, no tak jak mówię, na tej klasy instrument to jest to bardzo, bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Dobrze, zobaczcie sobie, jak to gra i porozmawiamy za chwilę o skończonym mini teście. Hej! Thank you.
Jestem z powrotem. Moi drodzy, co powiecie o tej gitarze? Wyciągnięta z kartonu, podpięta do wzmacniacza. To nie jest żadna ściema, ponieważ moim celem nie jest namawianie was do jakichkolwiek towarów, tylko zaprezentowanie wam, że one w ogóle istnieją. I Guitar Center jest ogólnie tak olbrzymim sklepem, że jeżeli nie ta, to inna. Ale ten konkretny egzemplarz, wyciągnięty z kartonu, zagrał tak jak zagrał. Przypuszczam, że trzeba było podkręcić menzurkę sobie, ale to już żaden problem przy mostku typu hardtail, o czym nie wspomniałem. Czyli struny są przez korpus, to jest bardzo ładnie wszystko spasowane. Też wystarczy tutaj pokręcić śrubkami i mamy menzurkę ustawioną. A to będą drobne korekty, drobne ruchy. Jakość wykonawcza, jakość wykonania progów, jakość ich nabicia. To jest po prostu sztos, bo ciężko spotkać gitarę w takim przedziale cenowym, w której można obniżyć, jak będzie się chciało, bo już jest akcja dość niska, zobaczcie. Obniżyć akcję strun i żeby nic nie brzęczało, żeby można było podciągać struny do góry i tak dalej. Zazwyczaj jest zawsze potrzebny lekka korekta właśnie progów, żeby to miało ręce i nogi. Sportowy instrument, ładny design, jak widzicie taki modern Strat w połączeniu z główką, lekko tele odwróconą w drugą stronę, co daje nam rockowy pazur. Przyjdźcie, zobaczcie, zagrajcie, a jeżeli nie, to na słowo możecie go zakupić, bo cena jest mega atrakcyjna. Dostajecie gitarę z pokrowcem w cenie bardzo, bardzo atrakcyjnej. Cześć, Guitar Center maniacy i do zobaczenia w następnym odcinku.